dziś postanowiłam, że nakręcę dla Was vloga. Jest godzina 9:20. Ja za chwilę się idę troszeczkę ogarnąć, pomalować, zjeść śniadanie. I będę robiła prezent dla mojego chłopaka, bo dzisiaj jest 30 września. Jest dzień chłopaka, także pokażę Wam, co mu przygotuję. Zobaczcie, kto tu jest. Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Kto jest taki fajny? Krapciak! Dobrze, kochani, teraz będę się zabierała za przygotowywanie prezentu dla mojego chłopaka. Żeby przygotować ten prezent, kupiłam trochę słodyczy. Jak widzicie, tutaj mam batony, jakieś pianki jojo. Tutaj mam takie różne kawy i czekoladę na gorąco. Kupiłam również taki kubek z napisem Coffee 100%. Kupiłam go w Pepco i zapłaciłam za niego 6,99. Mam tu również takie zwykłe patyczki do szaszłyków. Kupiłam również zapalniczkę, bo niestety pali, wstążka i taka folia. Ja akurat to jest do kurczaka, ale stwierdziłam, że bardzo ładnie sobie będę mogła w to zapakować ten prezent. Także zapraszam do oglądania. Pierwsze, co musimy zrobić, to wziąć kubek i włożyć do kubka wszystkie te kawy i czekolady. Także do każdego batona przykładamy patyczek, bierzemy trochę taśmy klejącej i przyklejamy. Najlepiej z dwa razy, żeby to się fajnie nam trzymało. I słuchajcie, kiedy już mamy wszystkie te batoniki tak porobione, że mamy je na patyczkach i tutaj kubek już mamy ładnie ułożony, to po prostu te patyczki wbijamy w ten kubek. I jak możecie zobaczyć, to bardzo ładnie wygląda. Kiedy kubek jest tak ładnie zrobiony, wkładamy go w folię. Teraz wkładamy na sam spód trochę pianek. Kiedy pianki już są ładnie ułożone, wszystko jest włożone w folię, ja wkładam jeszcze właśnie taką zapalniczkę. Wzięłam ją, bo po prostu strasznie spodobał mi się napis. Wkładamy ją i zawiązujemy kubek. Jak możecie zobaczyć, prezent jest już gotowy i to w jak krótkim czasie, a naprawdę wygląda przesłodko. Także kochani, ja już mam prezent gotowy. Jak widzicie, nie zajęło mi to dużo czasu, a wygląda to naprawdę fajnie. Teraz zmykam się troszeczkę pomalować i do Was wrócę.
dobiega końca. Ja właśnie jadę odwieźć Daniela do domu. I będę wracała, zmontuję ten film i pewnie będę się kładła. Także dziękuję za oglądanie i pa, pa!